Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned. Aha, ja tu ledwo żyję. Czemu mi się nie wyleczyło, jak poszedłem spać? Ciekawa sprawa. Odzywają się do nas ludzie z zadaniami. To jest spoko. Kurde, ani amunicji. Zadzwonimy do Terego. Kurwa, ten chujowy... Tak, po pierwsze, co chciałem powiedzieć, to nie będziemy robili tych zadań, jakichś, znaczy czynności pobocznych bardziej, bo nie ma sensu. Nie ma sensu robić rzeczy, które i tak wiecie tam już, jak wyglądają. Wszyscy wiemy dobrze. Nie widzę takiego jakby sensu. Po prostu poznamy sobie tą historię, którą ona tutaj zapodali. I jakbyśmy naprawdę, nie wiem, jakbym miał fazę na to, że tak powiem, że mi się chce. No to wtedy może. A po drugie, najprawdopodobniej będę jeździł innymi pojazdami niż ten pieprzony motor, który jest nam przypisany. Bo to jest po prostu zbyt denerwujące. I wiem, że to nie jest tak za bardzo, że to za bardzo nie pasuje. Jakby do tego, bo jesteśmy, kurde, członkiem gangu motocyklistów. Ale tak to jest wkurwiające, że to jest masakra. Chyba, że dorwę tego zombie, to wtedy tak. Johnny, I'm freezing my... I got enough shit here to get me some serious time. Here she is. Terrence, you never cease to amaze. Tylko zrób mi tą przysługę i żebym ja tego nie spierdolił. Te bomby to wyjebane w to. No. I to jest w zasadzie co chciałem. See you, Terrence. Johnny, man, I hope that SOB you're after deserves it. Tak, także dwie rzeczy, no. Nie chcę mi się robić tego wszystkiego. Jakichś pobocznych, chujowych zadań. I druga rzecz to... Właśnie z tym pojazdem, nie? No jakbyśmy... Szkoda, że nie można sobie przypisać tak jakby innego motoru, bo ten akurat się ślizga, jest chujowo. Jeszcze jedna rzecz. Tu jest Clock and Bell. Mogę wejść? Muszę się wyleczyć. Kurde, nie widzę. Chyba nie mogę. Muszę się wyleczyć. No i miałem problem znowu z tym GTA. Nie wiem, czy to nie jest... z powodu spolszczenia, bo gdzieś tam było w instrukcji napisane, że gdyby były problemy, to żeby spójność plików tam sprawdzić. No nie chciał mi się żaden save wczytać, ani ten z dodatku, ani ten z podstawki nawet. Czyli się zesrało po prostu. Z tym, że akurat oczywiście ja zapomniałem, żeby sprawdzić spójność plików i przeinstalowałem całą grę. No ale cóż. Także no sprawia problemy, ja i tak nagrywam to do przodu, bo chcę zrobić streamów dużo, więc pewnie będą cały czas odcinki, nie? Ale jakby co, to kurde, trzeba zakomunikować, że gierka sprawia jakieś tam chujowe problemy niestety, no i nie wiadomo co to będzie, już się obawiałem, że wiecie, nie wiem, że mi się save spierdolił na przykład i że będę musiał to przechodzić wszystko jeszcze raz do momentu, w którym byliśmy ostatnio. Szukam jakiegoś jedzenia ogólnie. Nie wiem, czemu się nie wyleczyłem podczas snu. I że po prostu będzie jakieś tam albo opóźnienie, albo po prostu mi się już nie będzie chciało, bo stwierdzę, że wiecie, zjebało się raz, zjebie się drugi raz i ile razy będę grę jebaną przechodził, co nie? Żeby ją nagrać tylko, a wcale nie jest taka długa też jakoś mega. I też była opcja, że mógłbym to po prostu olać, tak jakby, nie?
przez to, że się gierka pieprzy. Ale na szczęście jesteśmy, więc... Ale trzeba mieć to na uwadze, nie? Kurwa, dawaj hot doga, skurwysynu. Okej, man, I'll take one. Sweet. Dobra, zajebiście się wyleczyliśmy w końcu. Idziemy do Jimmy'ego, bo on się odezwał jako pierwszy. Tam w ogóle o co chodzi z tym mężczyzną, nie wiem. Ale jest za daleko. Here comes the big man. Gentlemen. What's happening, Johnny? Hey, what's your plan? We spoke to that fat fuck, Brian. He wants to sit down, call a truce. Brian wants a truce? Yeah. Fuck that. Let's go get him. That's what I thought you'd say. All right, let's do it. Kurwa, no i chuj, no jest to na tym motorze, nie sądzę, że... Inaczej mówiąc, nie porywa mnie za bardzo ta historia, szczerze mówiąc. To są ciężko, żeby się z tymi ludźmi jakoś utożsamiać w jakikolwiek sposób. These are tough times. How's Jackie feel about what's going down? He just doesn't want to see the kid grow up without a father. None of us do, James. Don't worry about that. Keep an eye out for the little prick. Here comes Tweedledum and Tweedle fucking Dum. Fuck you. Billy was always good to you and you ratted him out. Billy's a one-way SOB and you don't give a shit about the bros. No, uh-uh. Yeah, you think Billy'd stick his neck out for you? You're dumber than I thought. You did what you did. You did what you did. I knew you'd say, just knew you'd say that. You're so predictable, when? Johnny little Dickowitz. What a baby. And your babysitter Billy's on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker. That's your call, get you, boy. Get the fuck out of town. That's your call, you boy. You're the one taking a nap. Put these assholes in the ground, brothers. To jest śmieszne, jak oni im dają czas na to, nie? Jest trochę nieogar, że nie kurwa, wiem, że wrogowie mają nad sobą znaczniki, ledwo widoczne w sumie. Ale i tak nie zdziwię się, jak strzelam do swoich. I w sumie nie zwracam na to uwagi nawet. Troszkę się poróżniliśmy.
your style, bro. I take a dozen deadbeats over any one of you. Come on, man. We can't let these pricks get away. Time to get the fuck out of this toilet. No, mam nadzieję, że ten drugi dodatek będzie lepszy ogólnie. Nie jest to jakiś chujowy czy coś, ale... Nie wiem, nie ma szału. Looks like we're about all that's left of the Alderney chapter, man. We don't need numbers, man, we need brothers. And that's what we got left. You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. Right about that. Shit. I wish we pinned down Brian, that little weasel. He'll turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother. Między innymi dlatego, że w ogóle, nie wiem, jakiś taki, dla mnie osobiście, istnienie takiego gangu jest, kurwa, zjebane u podstaw samych, nie? Bo to w ogóle, nie wiem, co oni chcą osiągnąć, ogólnie rzecz biorąc. Nie widzę jakby takiego sensu w tym w ogóle, nie? Bo sobie rozumiem, że chcą po prostu sobie żyć po swojemu, czyli cały czas być na fazie, kurwa, i wiecie, łatwo jakoś szmal zgarnąć i się fazować cały czas, tak? Nie chodzić do pracy po prostu czy coś, wiecie. Nie zakładać rodziny, nie wiem, wyjebane, żyć sobie po prostu tak łatwo, nie? O to im chyba chodzi, tak? Mam jeszcze trochę cierpliwości dla tego motoru, to już tam chuj jadę. Widzę, że w misjach i tak on się pojawi, tak. Gentlemen, Johnny, you remember Ray, right? Yeah, how you doing? How am I doing? I got the feds all over me, I got a boss who's a paranoid wreck, and I got a guy above me in the food chain with a brain like an overcooked artichoke. Things are great. Yeah? Sounds like shit to me, but whatever. So, why are you here? I heard you boys is having a little internal dispute. Yeah, where'd you hear that from? From Ashley. You friends with Ashley? Everybody's friends with Ashley, tough guy. you know, she's a good kid and all. A little messed up, but, you know, she needed a friend. Ray told us where Brian is. Yeah. Oh, yeah? Where? And how the hell does he know? All right, 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 right. Don't go breaking my balls, all right? I talked to Brian a half an hour ago. And listen, I understand where you guys are coming from. And on one hand, I don't give a shit. A bunch of grease monkeys want to have an all-out gangbang be my guest. You're all adults. Sort of. But right now, I need calm. Billy's on the inside. I need a steady flow of merchandise. So it's in my interest to see that you boys calm things down. End this little squabble and get back to work. See you later. Yeah, see you later, yeah, Ray. Bye, buddy.
So what do you think, Johnny? I think that guy makes my skin crawl. But now that you mention it, so does Brian. Right now, he's our problem. God damn it! Brian was my brother. Yeah, he was, but so were a lot of people. I don't feel like that shit means too much anymore. So? So I'm gonna go pay Brian a visit and see just what that fat fucker's problem is. See you all later. Tak, no, ale jaki jest główny cel tego wszystkiego ogólnie? Co my tu mamy zrobić tak naprawdę? Jesteśmy sobie gangiem. Tak. Trochę się rzeczy posrały. Okej. Okay. Ale... Wiecie, Nico miał kogoś znaleźć. Coś go tam dręczyło. Chciał czegoś się dowiedzieć. Przy okazji trzeba było się dorobić i wiedzieliśmy, że trochę, że mamy na to czas, że nam to zajmie trochę czasu i że będziemy jakby w tym brnąć do przodu. A tutaj o co tu chodzi w ogóle? Co my tu mamy, wiecie? Jesteśmy sobie gangiem. Rzeczy się posrały. I? Co z tego? Czemu mam to robić? O, wiecie. I mean, I wouldn't want to be in prison or anything, but I, you know, I take it. Fucking Johnny the Rat. Wątpię, żebym potrzebował pomocy, ale dzięki. Znaczy nie, no rozumiem, to jest dodatek, czyli taka dodatkowa historyjka. Chcecie jeszcze pograć w GTA 4? Proszę bardzo, tu jest historia Johnego i jego gangu, siema, nie? No. Jasne. Spoko. Fuck! You're mine, you weasel! O, kałach mają. Take out Clements. Where are you, you idiot? Eat me. Brian, brother, it's time. Brian, you little bitch, come out to play, yay! Who wants to live forever? You gonna use your teleportation powers this time? Oh, Brian! Johnny's here! Boom! Oh, bring it here! Bring it here, motherfuckers! You ripped this gang apart, assholes! You're surrounded, bro! Get down! Billy's not here to protect you, Brian! Jak zadzwonię po tych kumpli, to oni mi tylko będą kurwa przeszkadzać. I'm sorry, please! Come on! For once, do not be a bitch! You've got to take it like a man! Fuck you, Brian!
Oni mi tylko będą przeszkadzać, jak po nich będę dzwonił. Jonathan, where's Brian? Halfway to hell, my brother. We don't need to worry about that little fucker pulling nothing. Good to know. I'll stop looking over my shoulder. Well, until Billy gets out of prison at least. Stay in touch. Czemu nie wziąłem kałacha? A Jimmy tam tak jest. Kurwa, poszedłem zapisać w razie czego. To do tej Elizabety będziemy jechali chyba. O, mamy nową miejscówkę chyba. To akurat bo chciałem zapisać, kurde. Tylko jeszcze gdzie tu jest spanie? O, i te misje przez to miasto czasami, jeszcze na tym motorze chujowym. Znaczy wiecie, na pewno mój odbór byłby o wiele lepszy, gdyby nie było jakichś problemów z tym, nie? W takim małym dodatku już mi się zdarzyło właśnie, że glitch z wczytywaniem, to już jest wiecie, szukanie, tam znowu przechodzenie tego od nowa. Musiałem przeinstalować gierkę, może nie musiałem, ale może dało się to inaczej naprawić, ale to zadziałało. Ten motor jebany, natomiast mój odbiór jest na pewno trochę zepsuty przez to. Oh fucking, zagapiłeś, kurwa.
No, nie trafiłem znowu. You know, Chico, hold up. Where do you think you're going, man? You gotta hold up here. I'm talking to you, all right? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between a narc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Captain. I didn't think you lost bikers got down with peoples like Mark here. Then with their sports bike, you with your choppers. And looking at the two of you, it don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Mark here is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Shit. Give me some. These ain't probably dimes for us. Yeah. People always gonna want what we got to sell. Hell, they're gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, Cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? Here it is. Now get the fuck out of here. We out. Okay, ma. Avanza, cabrones. ¿Qué? Let's go. What? Fucking parade. Trame una criada, Andreas. Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up. Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some rubber gloves. I'm gonna be honest, okay? Because we best use a car here, brother. Come on, dude. Can one of your people bring the bikes around? Handle this, Johnny. Take us to the bridge, Johnny boy! Nie ma sensu ich, kurde, wzywać, szczerze mówiąc. What was all this shit with you dissing me in front of Elizabeth, man? I thought you could handle it. I can't handle, motherfucker. She's just one cold female, and I don't want her thinking I'm a bitch. Then I guess you got to prove yourself. No pressure, man. Go fuck yourself, Johnny. This is one serious gun, amigo. This what they call a street sweeper? That's about accurate for this shit. It'll car through. Honey, you're doing so great. I'm gonna take care of this. We're gonna get through this. Yeah, it's okay. Kidding. Just what's breathe. The problem? You're holding traffic up. What's the hey, problem? Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay. Hey, would you just let us through? Look, you don't got an exact change. You're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around will and head back. Look, I'll come will back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You gonna pay my bills and put food on the table? Hey, turn around hey, now! Look, I got some change right here. Fine. Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. You're doing great, honey. It's okay. Just... All right, now. Let's do this. What is it about sitting in little boots and wearing uniforms that turns guys into assholes? These guys ain't gonna know what hit them. We just need the shipment, okay? No co ja mam zrobić, kurwa? No i co? Czy rozwali? Skoro chcemy to, co mają w środku, to powinniśmy im to zabrać, a nie strzelać, chyba, nie? Yeah. Can you let me through? Yeah, you're good to go. You're good. Go, go. Oh, you in trouble now. Man's ours now. Ja myślałem, że ja mam granatnik, dlatego się tak zastanawiałem. To mi wyglądało bardziej na granatnik.
Ej, gówno jakieś, kurwa. Oh fuck. Gdzie on jest? O, ciężko powiedzieć, którzy są moi czasami, nie? Jak po głowie próbujesz, kurwa. Jesteś ze mną? O. Ciężko powiedzieć, wyspite. Może bierzemy tu to. Spierdalamy czy co? No celujesz od razu w głowę, to tam nie patrzysz, kurde. Ciężko widzieć, zobaczyć te znaczniki, szczerze mówiąc, trochę. Mogłyby być bardziej wyraźne, chociaż wiem, że chodzi o to, żeby właśnie... Jakby były bardziej wyraźne, to by cię trochę też tak z tego... Z tej prawdziwości tak wybijało, nie? Przypominałoby ci bardzo, że to gra cały czas. Motorcycle club like us and the Angels of Death? I don't know. I mean, we ride bikes and we ride them hard, but the thing is, we don't wear fancy dresses or do pinky finger shakes or anything like that, so I ain't sure what that makes us. We're adults here, Malcolm. Allegedly, Johnny boy, allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery versus foreign plastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch. Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out, the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask. Woo! Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Malp. I'm just hoping you, me, and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. Ja się poubijam od kurwa furgonetka, ty trzymaj się. Dobra, dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia w następnym odcinku Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned. Yeah, I did, and it handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I'm interested in what's in the back of it. I'll send Andreas to check it out. See you soon. Na razie.